jesteśmy na Kwęku i zaraz zaczynamy przygodę. Zakładamy płetwy, wjechamy do loadingu i lecimy. Wreszcie uciekłem od tych komarów, bo tyle komarów, że szok. Jesteśmy na granicy Opolszczyzny i Dolnego Śląska. Miejscówka owszem ładna. Desce jeszcze nikt nie pływał. Cudeńka. Spokój, cisza. Nikogo nie ma. Do stanowiska. Tu jest spokojniej niż na Mazurach. Na Ozerach to teraz dzieją się cyrki. Taką opinię słyszałem od jednego z wędkarzy parę miesięcy temu, że on nigdzie na Mazury nie jeździ, bo on ma Mazury ma tutaj. No, miejscówka jest piękna. Płynie się, jeśli chodzi o deskę. Na pontoniku wiadomo, że byłoby szybciej lub na kajaku. Natomiast no, na desce dla niektórych może było to nużące, ale nie dla mnie. Ja tu odpoczywam. Nawet przysypiam niekiedy. Dystans może nie jest taki krótki. No to mówię, w obie strony to będzie około 4 km. Co wypłonąłem, ale kiedyś ład przepłynąłem kilkanaście kilometrów, 13, ale jeziorem Balaton, także to co teraz w desce wykonuję, to jest po prostu lajcik. Brzegowy, mogą być ciekawe, leśniny, więc trzeba na to też zwracać uwagę. Oglądamy sobie stanowisko teraz. Jakie tu mają wypasione stanowiska wędkarze. Tą myśl sowiecką musimy zobaczyć, Homo sovieticus. W Polsce myśli sowieckiej jest bardzo dużo jeszcze. Proszę zobaczyć. Nawet jest napisane. Leszcz. Proszę bardzo. Stanowisko leszcza. To jest po prostu polska myśl leszcz. Polska myśl technologiczna. Rodem z okresu socjalistycznego realizmu. Chociaż socjalizmu jest teraz coraz więcej w Polsce. I dużo ludzi z mentalnością Homo sovieticus nadal ma takie podejście do życia, jak metaforycznie ten fotel, który przed chwilą widzieliśmy. Miało dzisiaj padać, burza miała być, stąd te chmury na niebie, ale akurat poszło bokiem to wszystko. Thank you.
Piękna rzecz. Zrobi nam się tor przeszkód. Taki letni. Typowo mazurski. Skręcamy. Tu nam się smortawka już robi taka o charakterze nizinnej rzeki. Leniwie sobie płynie. Pełno roślinności. Pięknie. No jak w buszu. To lubię. I deska bardzo, widzę, że lepiej się płynie na desce niż na kajaku. Bo ślizgamy się po powierzchni. Możemy sobie tam przyrodę z bliska zobaczyć. Proszę, jak pięknie. Już. O, i tutaj sobie skręcimy troszkę w kierunku trzciny. I w trzcinki. To tylko na desce w takie coś, bo mówię, na kajakach z reguły nikt tutaj nie wpływa, bo po co? To nie jest żaden walor, a na desce proszę bardzo. Mamy walorek idealny. I proszę zobaczyć, jak wygląda ta dolinka. Woda jest tu zimna w porównaniu z tym, co było wcześniej. Trochę tu pokrążę. Przyrodę pooglądać, proszę bardzo, coś pięknego. Tu można krążyć. Tak jest pięknie. Naprawdę, walor jest taki, że deska jak najbardziej nadaje się do takiego zwiedzania. Dotknięcie przyrody, natury. Sąduję teraz miejsce, w którym to poszerzenie tej rzeki się kończy. I ona tutaj już wchodzi właśnie w las. Chyba jest zimniejsza, przyjemniejsza. No spadła gdzieś tak o 5 stopni. Miejscówka, proszę Państwa, wspaniała. Mamy plażę, a na dowód tego, że jest plaża, proszę zobaczyć. Są muszle? Są. Teraz wypróbujemy tą plażę. W pobliżu jest rezerwat Kanigura. Z tyłu mamy fajny ośrodek. W ogóle nie obłożony. Trzeba będzie tutaj częściej przyjeżdżać. No i wskakuję do wody. I to by było na tyle.